Olczak miała 8 lat, kiedy po raz pierwszy wpadła w ręce policji. Jej droga życiowa nie była usłana różami. Zagrała główną rolę w filmie Roberta Aglińskiego pod tytułem Cześć Tereska. Nie dane jej jednak były czerwone dywany i flesze aparatów fotograficznych. Wróciła do rodzinnego miasta, do Pabianic. Wróciła do swojego dotychczasowego życia. Młodych ludzi w Polsce, którzy schodzą na złą drogę, jest bardzo dużo. Jak im pomóc? Jakie wnioski, jaką lekcją jest, może być dla nas życie Oli Gettner? O tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku naszego programu Prawo czy Pięść. Witam w naszym studiu gości. Pana doktora Krzysztofa Rosę. Dobry wieczór. Pana Romualda Sadowskiego. Dobry wieczór. Pana doktora Stanisława Lipińskiego. I pana Kazimierza Ptaka. Zanim rozpoczniemy naszą dyskusję, zapraszam na pierwszy nasz materiał filmowy. Tereska. Co? To znaczy, że dzisiaj pierwszy raz, tak? Szukałem aktorki, a właściwie twórczyni roli do filmu Cześć Tereska dosyć długo. W różnych miejscach, w szkołach, w domach dziecka, w zakładach poprawczych, w ośrodkach wychowawczych. No i tak się złożyło, że w jednym z ośrodków wychowawczych znalazłem Olę i ona była bardzo dobra przed kamerą, to znaczy naturalnie się zachowywała. To jest jakby taki pierwszy moment, który decyduje o tym, czy amator może w filmie zagrać. W przypadku Oli Gettner była taka sytuacja, że coś mnie zaciekawiło w niej, że ona miała taką tajemnicę w sobie, tutaj niby normalnie zachowywała, ale mieliśmy takie wrażenie, że ona coś ukrywa, że ona gdzieś tam ma takie drugie jakieś dno w sobie, w swojej osobowości, w swoim charakterze. Że na pierwszy rzut oka robiła wrażenie bardzo spokojnej, grzecznej dziewczynki, która przychodziła, siedziała cicho, nic nie mówiła, tylko tak patrzyła i wydawało się, że to może jakiś aniołek jest tam. Ta druga koleżanka, która też zagrała w filmie, która też była w ośrodku wychowawczym, to był wulkan. Ostra, bardzo taka napastliwa, strasznie rzucała inwektywami bez przerwy. No, wulkan energii. A Ola cichutko sobie siedziała. Okazało się potem, że jest odwrotnie. Że ta cichutka Ola to jest niezły gagatek, natomiast z Olą, prawdę powiedziawszy, bywało bardzo różnie. Czuła, że coś może zrobić i że coś zależy od niej, że ona jest w jakiś sposób komuś potrzebna. Po takich paru numerach wylądowała w zakładzie poprawczym. I potem jak była w zakładzie poprawczym, no to znowu to uciekała, to trochę rozrabiała. Więc znowu były z nią jakieś problemy. Mi bardzo zależało na tym, żeby ona zdała do następnej klasy. Nawet prosiłem, pamiętam, że jak będzie uciekać z tego zakładu poprawczego, żeby uciekła w czerwcu, już po roku szkolnym, a nie wcześniej, bo to się nie opłaca. Załatwiłem mi korepetytora. Powiedziałem, że zapłacę za jej korki. No i wszystko było umówione, ona się zgodziła na to. I żeśmy ustalili, że tam w maju, po tych, jak trochę pochodzi na zajęcia, pochodzi na te korki. W maju będą zaliczenia tych przedmiotów, które zawaliła, i że w czerwcu dostanie promocję. I ten dyrektor tego zakładu się na to zgodził. Ola się też zgodziła. No i tydzień ta edukacja jej trwała. Po tygodniu znowu uciekła. Była ta nagroda w Ameryce, gdzie właśnie dla młodego talentu ona dostała nagrodę
w Los Angeles, w Hollywood i ten chłopak, który grał w pierwszym odcinku Harry'ego Pottera. I było rozdanie tych nagród, no i Ola dostała zaproszenie. No i zaczęliśmy załatwiać i paszport, zaczęliśmy załatwiać i wizę amerykańską. Na jakieś chyba 2 tygodnie przed wyjazdem no, znowu uciekła, no i nie było wiadomo, gdzie jest i cały wyjazd się rozbił, rozleciał. No i ja mówię, że po prostu wolała pić piwo z chłopakami gdzieś w Pabianicach, niż pojechać do Hollywood. I ja myślę, że Ola jest niedojrzała, to znaczy była niedojrzała, żeby przyjąć szansę, która się przed nią zarysowała. Ale pytanie jest takie, czy kiedykolwiek ona dojrzeje do tego, żeby sobie zdać sprawę, że można było coś innego zrobić. Ja myślę, że nawet teraz jeszcze w jakiś sposób mogłaby zmienić swoje życie, gdyby chciała. No. Było 5.